lubię, jak pada. Też powinien zrobić porządek. Thank you.
Miejcie cierpliwość. Ech, co za czasy. Słucham! Ciebie chłop, napij się ze mną. No i cię przepiłem. No, masz twardy łeb. A co z fantami za zwycięstwo? Piłem ostatnio z kupcem. Miał słabą głowę i zapomniał księgi. Dam się ją. Dzięki. Niewybaczalne. Przed wojną z nim wszystko lepsze. Ciebie chłop, napij się ze mną. Bywaj, czas na mnie. Nie ma się gdzieś mieszać. Ale mnie suszy. Słucham. Może powinienem się pośmieszyć. W czym
mogę pomóc? Chciałbym coś kupić. Maleńka chwileńka, już podaję. Co cię tu sprowadza? Bywaj. Śmierdzi tu. Jakieś wieści? Twój towarzysz nie żyje. Oto jego szczątki. Tego się spodziewałem, niestety. Co go zabiło? Echinopsy. Nic mi ta nazwa nie mówi. No cóż, w takim razie liczę, że dotrzymasz umowy i pochowasz ciało. Ale... Umówiliśmy się. Godny pochówek. Inaczej z zapłaty nici. Co rozumiesz przez godny pochówek? Od biedy ujdą pod ziemia w kaplicy wielebnego. Psiak! Nie zamierzam grać w kości. Może jednak? Innym razem. Psia krew zamiast... Już próbowałem, dlatego jestem spłukany.
Lepiej zachować czujność. Witaj. Chłopi mówili coś więcej o potworze z nad jeziora? Tylko tyle, że grasuje nocą i zabija ludzi. Poszukaj nad brzegiem koło domu Harena. Bywaj. Co za czasy. Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Ach, jakie niezrównane poczucie humoru. Moja odpowiedź brzmi, że dużo pracuję. Kiedyś modliłem się do Melitele, ale teraz wierzę tylko w wieczny ogień. Jestem strasznym stworem lataczem. Mów szybko. Chciałbym pochować pewnego człowieka w krypcie pod świątynią. Nie ma mowy. Ale... Na wieczny ogień, nie bluźnij. Myślisz, że każdy może tu przyjść z trupem i zażądać pochówku? W podziemiach kaplicy jest miejsce tylko dla zasłużonych. A gdybym się zasłużył? Powinieneś służyć wiecznemu ogniowi bezinteresownie, grzeszniku. Świat jest pełen grzechu. Zanieś ogień do kapliczek, a pozwolę ci pogrzebać zmarłego w krypcie. Nową lalkę. Zabieracie rodzicom dzieci i szkodzicie je na wiedźmi. Bywaj. Cholerni żebracy. Pięści mnie świerzbią. Zaschło mu gardle.
Witaj. Mam ze sobą łeb monstrum z jeziora. Zaiste pokaźny jak na utopca. Rzekłbym nawet, że na topielca wygląda. Święta Melitele. Topielca pod domem mieliśmy. Gratulacje, Wiedźminie, zarobiłeś uczciwie. To 200 orenów. Bywaj. Yeah.
Muszę bardziej oszczędzać. Odo i Haren mają już spokój z potworami. Oczyściłem też kryptę z guli dla Mikula. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może masz szansę w walce z salamandrą. Żeby ich pokonać, muszę najpierw wiedzieć, gdzie się ukrywają. Nic ci nie powiem, dopóki nie zabijesz bestii, wiedźminie. To mój warunek. Do zobaczenia. Mów szybko! Zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. Kłamiesz! Przed chwilą była tu wieśniaczka, lamentując, że bestia rozszarpała jej męża. Mówiłem ci, że to nic nie da. Gdzie moja zapłata? A, tak. Zapłata. Klątwa musi być silniejsza niż myślałem. To wszystko przez tę wiedźmę, Abigail. To zła kobieta. Wiedźma. Może będzie w stanie powiedzieć coś więcej. Chcesz zadawać się z tą bezbożnicą? Mówię ci przecież, że to ona sprowadziła na nas bestię i wszystkie inne nieszczęścia. Być może. Jednak chcę z nią porozmawiać. Musimy dowiedzieć się, skąd wzięła się bestia. Zrób to i przyjdź do mnie. Zrobię to za 300 orenów. Jesteśmy biedną wioską. Mogę ci zaoferować 200. Zgoda. Mów szybko. Chciałbym się dostać do miasta. Potrzebuję Glejtu. Wiesz coś o tym, wielebny? Glejt przysługuje tylko zakon... Odstąpisz mi go? Obcemu przybłędź! Mów szybko. Chciałbym pochować pewnego człowieka w krypcie pod świątynią. Rozpaliłeś wieczny ogień. Jestem ci wdzięczny. Rozumiem, że się dogadaliśmy. W podziemiach znajdziesz rozpadający się sarkofag. Będzie w sam raz. Rozpadający? Możesz go pochować w lesie, jeśli ci nie pasuje. Wolę sarkofag. Nie. Mm-hmm.
Pamiętam. Ścigałeś mnie. Ty i twój upiorny orszak. Nigdy nie przestałem, chociaż używasz złego słowa. Dlaczego? By wypełniło się przeznaczenie. Załóżmy, że ci wierzę. Zdradzisz mi moje? Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Wiedźminie, jednym jesteś ty, drugim jest... Śmierć. Będę za tobą kroczył, czekając na twój błąd. To nie wszystko. Jest śmierć, ale jest też wybór. Nie będę oglądał się za siebie. Znajdę salamandrę i wypełnię przeznaczenie. Będę czekał, wilku. Endranwa, suwleotufle. Ty drwisz z przeznaczenia. Drwisz sobie z niego, igrasz z nim. Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Jednym jesteś ty, drugim jest śmierć. Ale to my umieramy. Umieramy przez ciebie. Ciebie śmierć nie może doścignąć, więc zadowala się nami. Idzie za tobą krok w krok, biały wilku. Ale to inni umierają. Przez ciebie. Mów szybko. Do zobaczenia. Berek. Jak to boli. Co za dzień. Ale ze mnie spryciula. Odmieniec, nie odmieniec, ale może... Zostaw nas w spokoju! Co ty sobie myślisz? Zostaw nas w spokoju!
Co ty sobie myślisz? Zostaw! Co ty sobie myślisz? Co? No inna rozmowa. Co chciałbyś wiedzieć? Opowiedz mi o tutejszych ziołach. W zimie ludzie hodują werbeny. Słyszałam, że kwiaty tej rośliny mają zastosowanie lecznicze, no ale nie wiem jakie. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Jak długo jeszcze? Się tak. Ale nuda. Nie, to niewybaczalne. Ciężka służba. Lepiej zachować czujność. Może powinienem się pośpieszyć? Nie, nie zamierzam grać w kości. A może jednak? Innym razem. Jestem spłukany. Doskonała szansa. Już jakieś wieści? Dlatego jestem spłukany. Pochowałem twojego towarzysza. A więc tak skończył. Gdzieś w zapadłej wiosce. To był godny pochówek. Ma nawet własny sarkofag. No cóż, w takim razie mogę z czystym sumieniem wyruszyć do Wyzimy. Nie zapomniałeś o czymś? No tak, oto twoje 200 urenów. Nie zamierzam grać w kości. A może jednak? Innym razem. Jestem spłukany. Doskonała szansa, żeby się kłuć. Już próbowałem. Dlatego jestem spłukany. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Bywaj. Geralt? Masz jakiś pomysł, jak wyjaśnić tę całą historię z moim zniknięciem? Śmiercią, Geralt. Śmiercią. 5 lat temu, w czasie pogromu w Rivii, jakiś skurwysyn wbił ci widły w brzuch. Wykrwawiłeś się na moich oczach na brudnej riwskiej ulicy. Widziałem już wystarczająco dużo trupów, żeby mieć pewność. Chociaż zdarzają się przypadki niewytłumaczalne. Dodatkowo z tego, co pamiętam, wiedźmińskie mutacje poważnie zmieniły twój organizm. Mimo wszystko ciężko w to uwierzyć. Zoltan, muszę już lecieć. Pogadamy później. Nie zamierzam grać w kości. Może jednak. Innym razem. Jestem spłukany. Doskonała szansa. Muszę się odkuć. Już próbowałem. Dlatego jestem spłukany. Marnuję czas. Coś podać? Bywaj. Do zobaczenia. Nie zamierzam grać w kości. A może jednak? Innym razem. Oh, my God.
Czego chcesz? Czego chcesz? Do zobaczenia. Marnuję czas. Thank you.
Witaj. Zabiłem potwora skrypty. Co to do diabła? Na gula nie wygląda. Oto twoje 200 orenów. Bywaj.